Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. Omawiamy technologię Half-Cut w modułach fotowoltaicznych. Zapraszamy. Proszę Państwa, możecie być nieco zdziwieni, bo ja nie stoję przy modułach typu Half-Cut, ale zanim przejdę do tego, dlaczego są one lepsze i dlaczego technologia ewoluowała na tyle, że właściwie tylko takie teraz możecie Państwo znaleźć, przynajmniej my jako Sola tylko takie mamy w ofercie, opowiem na przykładzie starszych modułów, czym ten Half-Cut jest i jak w ogóle moduł się zachowuje. Proszę Państwa, to jest moduł fotowoltaiczny zbudowany z ogniw. Tu jest jedno ogniwo. W standardowym, starego typu module ogniw jest 60. 6 razy 10. Czasem jest 72, ale w większości tych standardowych jest 60. I moduł przy zastosowaniu diod bocznikujących, te akurat je mają. Mamy trzy diody bocznikujące, podzielone jest tak jakby na trzy sekcje. To jest jedna sekcja, druga sekcja i trzecia sekcja, od góry do dołu. W przypadku, kiedy coś zacienia nam nasz moduł, no na przykład na dole zacienione są wszystkie trzy sekcje, ale tylko te dolne 12 ogniw, moduł nie pracuje. Wystarczy 20% zacienienia, 100% spadku efektywności modułu. Teraz przechodzimy do Half-Cuta. A tutaj moduł w technologii Half-Cut. Najpierw aspekty wizualne. Jak Państwo widzicie, Half-Cut to technologia, w której ogniwa przecina się na pół. To te poziome linie. W związku z tym, tak jak na poprzednim kadrze obserwowaliśmy klasyczny moduł 6 razy 10, czyli 60 ogniw, tutaj mamy tych ogniw 120. Czyli to jest pierwsza rzecz wizualna. Druga rzecz wizualna to jest ta szyna po środku, która de facto z jednego modułu tworzy dwa submoduły połączone równolegle. Teraz o plusach wreszcie. Pierwszy plus. Skoro o połowę mniejsza powierzchnia, to także mniejsze natężenie. Mniejsze natężenie to dwukrotnie mniejszy opór. W konsekwencji każdy z busbarów, polecamy odcinek o busbarach, transportuje o połowę niższy prąd, co z kolei, a brak oporu, mniejszy opór, przepraszam, nie brak oporu, wpływa na wydajność, nawet do 3% wyższą w modelach Half-Cut w stosunku do standardowych modułów. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, także związana ze zmniejszonym natężeniem, bo mniejsze natężenie prądu to także niższa temperatura pracy modułów. Ma to znaczenie szczególnie w miesiące letnie, kiedy moduły rozgrzewają się, jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, nawet do 60-70 stopni. Wówczas to natężenie zmniejszone będzie mieć znaczenie i obniży temperaturę pracy modułu, a to z kolei wpłynie na wydajność, bo każdy stopień w górę, polecamy poprzednie odcinki, współczynnik temperaturowy modułu, każdy stopień w górę to minus dla jego produkcji, dla jego efektywności. No i trzecia rzecz, chyba najważniejsza celowo na koniec. Musimy wrócić myślami do poprzedniego kadru, gdzie znajdowaliśmy się na dachu i mówiłem Państwu, że klasyczny moduł z diodami bocznikującymi składa się z trzech segmentów. Otóż moduł Half-Cut składa się z tych dwóch submodułów, tak jak mówiłem, połączonych równolegle. No, ma tych segmentów w takim wypadku 6. W związku z czym, jeśli wystąpi nam zacienienie na przykład części dołu, na które nie mamy wpływu, w przypadku modułu nie w technologii Half-Cut, no 0% produkcji, tak? W przypadku modelu Half-Cut dolna część odpada, ale górna pracuje, czyli mamy 50% jego mocy. Jest to szczególnie ważne dla tych z Państwa, którzy mają już wybudowane domy, mają na przykład posadzone wysokie drzewa i nie mają ochoty ani możliwości tego zmienić i wiedzą, że część instalacji będzie zacieniona. Wówczas bawiąc się, ustawiając moduł pionowo bądź poziomo, możemy wypracować taki konsensus, żeby te straty były jak najniższe, skoro nie można ich uniknąć w ogóle. To wszystko na dziś. Dzięki serdeczne. Widzimy się w następnym odcinku.